Dzień dobry, piękni ludzie. Dzisiaj jest środa. Borsuk stary, Borsuk mocno śpi. A my jedziemy do szkoły. Waga pokazała dzisiaj 107,2. Niby niewielka zmiana, ale wiecie, 107,2. To jest prawie 106, nie? Człowiek sobie myśli, tak 106 to jest tak już ten punkt, taki 105 blisko. 105 to jest taka waga, w której całkiem nieźle można już chodzić, w sensie już wygląda się całkiem znośnie. Ja wyglądam znośnie, no, ale trzeba będzie przebić to, co ostatnio nie wyszło, czyli zatrzymało się na 102, przebić 102, przebić 100, przejść magiczną barierę setki. Przedszkola? Paulinka. A czemu Paulinka nie poszła do przedszkola? Bo jestem chora. No pokaż, jaka jesteś chora. No tak, widzę faktycznie. To dobrze, że zostałaś w domku. Jak to jest mieć wolne? I się nie zrywać z rana. No oczywiście, jakbyś nie miała córki, to byś pewnie teraz spała, ale... Nie, ale to było inaczej, bo dobrze żyć. No. Chcesz kawę? Chcę. Etap chodzenia po kolejnej piątce. Ciężko. Ale o to chodzi, żeby było ciężko. Chciałem się odnieść do pewnego wpisu na Facebooku, który być może nawet mnie nie dotyczył. A tak trochę brzmi jak śmianie się ze mnie. Jak parodia trochę. Może nie jest, niemniej jednak. Pozostały czas 2 minuty, tempo 11 minut 15 sekund na kilometr. No. I ten wpis brzmi, że o 13 km, w ogóle ręcznie, bez żadnego GPS-a, bez niczego, więc można napisać dowolną rzecz. Ale pomijając to, wierzymy na słowa. 13 km, tam w godzinę coś tam, biegłem się lekko, łatwo, przyjemnie, super, czad. No co to znaczy? Zawsze można sobie znaleźć kogoś, kto biegnie gorzej od ciebie i komu sprawia to trudność. Postaw się obok maratończyka, przebiegnie to w połowę twojego czasu. Też będzie mu lekko, łatwo i przyjemnie. Jeżeli biegło ci się łatwo, lekko i przyjemnie, to znaczy, że po prostu stawiasz sobie nieodpowiednie cele i za małą wysiłkowość. Nie pokonujesz sam siebie i tylko to liczy się. Pokonać samego siebie, być lepszym dziś niż ja z wczoraj. Pozostały czas 1 minuta, tempo 9 minut 10 sekund na kilometr. Za wolno idę, jak gadam. No, pokonajcie siebie, nikogo innego. Tylko i wyłącznie walczcie ze swoimi słabościami, a nie z sąsiadem, z kolegą, z kimś tam. Motywacja wzajemna, a nie wyśmiewanie. Cześć Kamilku. Cześć. Co u ciebie słychać? No, wszystko dobrze. W co grasz? W Jurassic World. W Jurassic co? World. 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 Jurassic World. Jurassic lampa się odbija. No, o. Kill him. agent ciekawego człowieka. Czy zmyłeś się dzisiaj? Tak. Nie. Nie wiem się. Od tygodnia przynajmniej. Nie czuć? Wietrza. Tylko motorem jeszcze. To może powodować dystansę indywidualną. On chodzi teraz tylko na zabiegi pielęgnacyjne. Do... w sensie, no. Ale jak jest ten... weterynarza. Jak jest... kamera kwestionowa milknął. Nagrywanie. Czemu milknął? Chłopaki z Milki, ale to ja tak nie uprzedziłem. Nie wiedzą co powiedzieć. Zresztą nie chcą nic mówić. Ja się teraz nad swoim życiem. Dobrze zrobiłem. Naturą wszechrzeczy. Wydać. Masę pieniędzy i ich nie wydałem. No. To ja się pytam Mariana, powiedz coś optymistycznego, a on co? Kawasaki R-67. O, w czarnym macie. Bardzo śmieszne. W czarnym macie. Pytanie do publiczności. Gdybyście stali przed zakupem motocykla, to czy byście wybrali BMW 1150 GS, Suzuki V-Strom, ale 650, to się nie rozpada, czy może jakiegoś Nakeda na miasto? Tak, dobrze. Dajcie znać, jaki motor byście wybrali. Szybki. No. Cześć Oluszek, jak było w szkole? Wszystko w porządku. Już w zakupach. Kupiliśmy taki proteinowy szejk i będziemy sprawdzać, jak proteinowy szejk wchodzi. Pewnie nie jest to najwyższa jakość. Active Lab coś mi się kojarzy. Bo z marketu, ale tam 105 kalorii niby w porcji. To może jakoś tam wyjdzie. Zobaczymy. Zawsze warto spróbować. Zapomniałem pójść na pocztę, więc wracam. Masakra. Poziom obrażenia w domu wzrósł o 3000%. To teraz pokaż, przez co odwaliłem pół godziny na poczcie. No tak, było tylko 15 osób w kolejce. Może gdybyś był wcześniej, było mniej? No i to jest wdzięczność Borsuka. Pokazuj. No ja zaraz lecę. No to wiesz, widzowie nie będą czekać pół godziny, aż ty pokażesz i wyrzucisz. To i to. O. Jaka pokrywa na telefon. Mhm. Dziękuję. Już spróbowałem na razie zwykłym mlekiem, a byłem leniwy, a chciałem się pić, nie chciałem się mieszać, to takie grudki zostały. Nie wiem, czy to dlatego, że mleko było nieodtłuszczone, nie mam pojęcia, ale dobre. Dobre, bardzo dobre. Świetnie zastępuje posiłek. Chociaż chyba nie powinno. No, ale tak, ostatnio odczuwam jakiś tam taką potrzebę wewnętrzną. Muszę się czymś zasuplementować strasznie. I tako białko z serwatki, łatwo przyswajalne, no. Spoko. Nie wiem, czy dobrze. Zobaczymy. A wy? Co robicie dla siebie? Żeby wpłynąć sobie? Dodać sobie taki efekt placebo. Może nie jest placebo, może to jest nawet całkiem fajne, ale z czym się czujecie lepiej? Dajcie znać. Tymczasem sam nie wiem jeszcze, jak z tego vloga złożę. Ze względu na różne materiały o różnych treściach. Może krócej, może dłużej. Zobaczycie wy już w całości, nieważne. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!